Tak wyglądała jeszcze 2 miesiące temu hala Arena Sosnowiec w Zagłębiowskim Parku Sportowym. Od listopada prace nabrały jednak tempa po tym, jak Polski Związek Koszykówki niespodziewanie wyszedł z propozycją rozegrania meczu męskiej reprezentacji w nowym obiekcie w Sosnowcu. 23 lutego Polacy zagrają przeciwko Austrii, a dzień później odbędzie się Suzuki Puchar Polski Kobiet. Spełnia wszystkie założenia, jakie musi spełniać taki obiekt. Jest bardzo kompaktowy, trybuny są bardzo blisko parkietu, więc taki typowo koszykarski obiekt. Całe zaplecze jest na najwyższym poziomie, bo jest 6 szatni, jest pokój dla mediów, więc jeżeli chodzi o jego dostosowanie, jest wszystko na najwyższym poziomie europejskim. Jednak, żeby takie rozgrywki mogły się odbyć, obiekt musi przejść odbiory techniczne. Te planowane były do końca czerwca, ale musiały zostać przyspieszone. Dziś Arena Sosnowiec jest niemal praktycznie gotowa do użytku. W przyszłości ma stanowić miejsce nie tylko dla sportowych zmagań, ale być również obiektem dla dużych wydarzeń kulturalnych. W hali są 3052 miejsca siedzące, z których 800 znajduje się na tzw. trybunach mobilnych. Można je stosunkowo szybko złożyć i tym samym zwiększyć powierzchnię boiska do 2000 m2. To sprawia, że to będzie arena nie tylko widowisk sportowych, ale wszelkiego rodzaju widowisk też biznesowych, targów, może balów charytatywnych. Dla Sosnowca, który ma swoją koszykarską historię, nowoczesny obiekt to przede wszystkim szansa na powrót do łask tej dyscypliny sportowej. Sosnowiec zawsze był miastem sportowym. Brakowało nam od wielu lat obiektów, bo przecież parę dziesięć lat temu to drużyny sosnowieckie w różnych dyscyplinach sportowych odnosiły najwyższe sukcesy z Mistrzostwa Polski i mam nadzieję, że dzięki takim obiektom będzie łatwiej do tego dorównać. Obiekt poza halą główną ma również halę treningową z dużym przeszkleniem, co pozwala dłużej korzystać z gry przy naturalnym świetle, kompleksowe zaplecze sanitarne i kilka szatni.